Siemanko wszystkim na moim kanale. Dzisiejszy temat, jak już pewnie od dłuższego czasu się kręci, to będzie temat o inflacji, o braku towarów i takie tam straty pierdaty. Wybaczcie mi tak słońce, ale nie chcę nagrywać pod słońce, a lepiej z słońcem. No. I to do tematu o inflacji, to jest po prostu masakra, jest raz masakra. No skurde, damy na przykład cukier, jak kosztował za 3 zł, a teraz cukier się płaci za 8 zł. Jeśli tego cukru brak, no to kurde, lipa trochę. No. Jaką inflację zauważyłem, to jest dosłownie na każdym kroku. Kurde. Nie dość, że ten niby koronawirus był, to też trochę poszło ceny w górę, ale już nie tak. Już mniej tak przez tą pandemię, co była. Niby straszno się też nie wiedzieć, co tam jest. Ale raz na jakiś czas powiedział, ale codziennie nie gadają o tych w parkach nowych, nie? Zresztą to dla mnie ten, ta pandemia, ten strona z wirus, to dziurko ściermio. No, dosłownie. Ale wojna tu już nie. I podejrzewam, że w czasie pandemii, no to mniej ceny poszło w górę, ale w czasie wojny to już ponad połowę poszła w górę. No. I powiem wam tak. Teraz sobie kupiłem buty. Zaraz wam pokażę nosy jakie. Kurde. No. Kurde. Hej ma, o, takie buty zwykłe, nie? I zapłaciłem 45 zł. Kiedyś przez tą pandemię, znaczy przez tą wojnę, dało się kupić zwykłe buty na tańce, czy to z Narówki, czy to na zarepie, to wam pokazałem, za 35 zł. Klapki nauczy się dało za 25 zł dorwać. Teraz o 10% drożej poszło, no to gdzie 10%? 25% z czymś poszło do góry. No to jak kiedyś kosztowało 35 zł albo 30 zł za buty, no to a teraz 45 zł, no to jest różnica. No i szansa to kurde. Tak, paliwo drożeje. Kiedyś miałem pomysł, żeby zdać prawo jazdy i kupić jakiś samochód, ale teraz jak popatrzymy na ceny paliwa i na to inflację, to nawet mi na samochód nie stać. Na samochód? Kurde, ledwo na życie mi starcza, powiem wam. Ledwo mi kurde na życie starcza. To ja wam kiedyś nagrywałem vloga życiowego zdrada i tam ogólne straty pierdaty, że niby była się pogniewał, że ja nie chciałem do restauracji zabrać, a miałem tylko 100. Do restauracji i za 100 to nie warto. Jak gdzieś tak jest, no to przynajmniej teraz trzeba mieć 200-300 zł. No kiedyś to było można się wybrać do restauracji, do baru za 100, to tam sobie dobrze zjesz, wypijesz, się najesz. No a teraz za 100 to nie są kurde, też ponad około 40 co kosztuje. No.
I co do cukru, to mnie zastanawia jedno. Czy ludzie podurnieli co do tej wojny? Czy po prostu ludziom coś odbiło i tak rozbierają cukier? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak ludzie rozbierają ten cukier. Rozumiem, że tam promocja i podejrzewam pierwszą opcję, że to przez promocję, że kurde jak Janusz, typowy Janusz, jak zobaczy promocję w biurze, to już chuj, pół biedronki nie wykupi. No. Gaz poszedł w ciul górę. Węgra niby stracą, że zabraknie. Teraz niby w telewizji kierują, że węgla na zimę nie zabraknie. To jest po prostu kurde masakra. Co tu się odprawia i jak ja pracuję, dość dobrze zarabiam, ale nie dobrze. W tej inflacji to tak średnio zarabiam. Jak nie byłbym tej inflacji, to bym powiedział, o ja jestem bogaty. Bo ja dobrze zarabiam, ale ta inflacja to powiem, że mnie przeraża. Jak każdego z was pewnie. I kurde, kto zarabia, damy na to ja. 800 zł tygodniowo, no to kurde, nie ma co się chwalić, no bo pójdzie na rachunki, pójdzie na kanapki, pójdzie na to. Kurde, to trzeba je się... A, szkoda gadać. No. Po prostu to, co się dzieje, to po prostu masakra. I powiem wam, niech to wróci do normy. No bo... No kurde, tak to ludzie zbankrutują. Dosłownie zbankrutują. Jak moja była, powiedziała, że niedługo będą takie ceny, że biedni ludzie to będą albo zebrać po ulicach, albo będą kraść. I do czego ta Polska dąży? Żeby 1/3 Polaków kradła, albo zebrała, albo była bezdomnym? Super. I powiem wam, że... Jeśli tak dalej pójdzie, no to będzie lipa i ta inflacja na pewno nie spadnie przez kilka lat. Na pewno nie spadnie przez kilka lat. No. Będzie to ciągnęło się, dopóki wojna się nie skończy. A jak wojna się skończy, to też będą te ceny mniej więcej się wahać. No i to jest po prostu masakra, co tu się dzieje. Jak ja patrzę na ten świat, to mam wrażenie, że niektórzy ludzie to po prostu dostali świra. No. I tyle, co wam mogę powiedzieć. No. Komar mnie gryzą, bo w lasku nagrywam. Chociaż mam taki spray, się popryskałem o tej sprayu, ale... Jak jest mięsień nie popryskasz, to i tak znalazł, gdzie cię dziabnąć. No. Także cóż. Ja kończę tego vloga. Trzymajcie się ciepło. Na razie.